Jezus umarł. Czy świat się zatrzymał? Czy zgasło słońce? Czy ptaki przestały śpiewać? A jednak ziemia się zatrzęsła i zasłona w przybytku rozdarła się na pół. To znak, że skończyło się stare, a rozpoczyna nowe. Bo choć świat się nie zatrzymał, to jednak śmierć Jezusa zmieniła oblicze tego świata. On już nie jest taki jak wczoraj. Szatan został pokonany, śmierć została pokonana i grzech został pokonany. Święty Paweł w liście do Koryntian pisze: jak w Adamie wszyscy umierają, tak też w Chrystusie wszyscy będą ożywieni. Chrystus jako pierwszy, potem ci, co należą do Chrystusa. Wreszcie nastąpi koniec. Trzeba bowiem, ażeby królował, aż położy wszystkich nieprzyjaciół pod swoje stopy. Jako ostatni wróg zostanie pokonana śmierć. Dzisiaj zostaje mi podarowana propozycja nowej drogi, nowego życia. Jaka będzie moja decyzja? Co zrobię? Czy dzień dzisiejszy, czy śmierć Jezusa odmieni moje spojrzenie na świat? Czy może znów wrócę do swoich złych nawyków i grzesznych przyzwyczajeń i będę żył tak, jakby nic się nie wydarzyło, tak, jakby Chrystus nie umarł za mnie? A jednak świat powinien się zatrzymać. I zatrzymał się. Przyszła pandemia. Ona zatrzymała świat. Rzeczy ważne okazały się mało ważne. Moje kontakty z innymi zostały ograniczone. Spotkania odwołane. Wakacje bez wyjazdów. Biznesy pozamykane. Nawet pogrzeby często odbywają się bez udziału bliskiej rodziny. Ludzie umierają. Wczoraj umarł ksiądz Infuat Józef Pawliczek. Jeszcze nie tak dawno był z nami. Umierają nasi krewni, przyjaciele, sąsiedzi. Ciągle otrzymujemy prośby. Proszę pomodlić się za mojego męża. Jest w ciężkim stanie. Za moją mamę. Za moje dziecko. W sobotę dostałem SMS-a. Prośba o modlitwę. Córka kuzyna jest w szpitalu. Zatrzymana akcja serca. Po godzinie drugi SMS. Niestety Zosia zmarła. Miała 11 lat. Odprawiam mszę świętą za zmarłą Zosię, ale bardziej modlę się za jej rodziców, aby to doświadczenie ich nie zabiło, nie zabiło ich wiary, nie pogrążyło w depresji. Muszą żyć dla swoich pociech i dla dziecka, którego się spodziewają. Ból śmierci ciągle jest podobny, ale już nie jest taki sam. Śmierć Jezusa wnosi w nasze śmierci nadzieję, bo po śmierci czeka na nas miłościwy Ojciec. Dziś rocznica śmierci świętego Jana Pawła II. Ta śmierć też rodzi nadzieję. Umiera człowiek, rodzi się święty. To warunek, żeby zostać świętym. Trzeba umrzeć, by mieć życie. Śmierć Jezusa spowodowała obnażenie ludzkiej wiary i ludzkich oczekiwań
jakie mieli wobec Jezusa apostołowie, uczniowie. Prawie wszyscy zwątpili, a niektórzy zdradzili. Czy tak wygląda sukces duszpasterski? Jedyną osobą, która niezachwianie wierzyła Jezusowi i wierzyła w Jezusa, była Jego Matka Maryja. Apostołowie się rozpieszli, uczniowie się przestraszyli. Część z nich się pochowała, inni uciekli. A jednak śmierć Jezusa jest początkiem Jego zwycięstwa. Nie byłoby zmartwychwstania, gdyby nie było śmierci. Jak żyć, naśladując Jezusa? Jak żyć, nie mając nic, aby wszystko otrzymać? Przypatrzmy się błogosławionemu Karolowi de Foucault. Urodził się 15 września 1858 roku w Strasburgu. Umiera 1 grudnia 1916 roku. Po okresie dość beztroskiego, czy nawet gorszącego życia nawraca się. Karol postanowił iść drogą powołania zakonnego w ukryciu przed światem. W połowie stycznia 1890 roku pożegnał się z rodziną i wstąpił do trapistów w klasztorze Matki Bożej Śnieżnej. Później przyjął także sakrament kapłaństwa. W czerwcu 1890 roku na własną prośbę przeniósł się do ubogiego klasztoru filialnego do Syrii. Ostatecznie osiadł na stałe pośród muzułmańskich Tuaregów na Saharze w Algierii. Przez całe życie chyba nikogo spośród tych muzułmanów nie nawrócił. Zginął podczas wojny, jaka wybuchła między miejscowymi plemionami. Jest błogosławiony. Wydawać by się mogło, że jedynym owocem jego życia było stworzenie słownika tuaresko-francuskiego oraz przełożenie Ewangelii na język tuareski. Za życia nie miał ani jednego ucznia, który by go naśladował. Nic i nikt się nie nawrócił. Ale po jego śmierci dzieje się cud. Na podstawie stworzonej przez niego reguły, po jego śmierci w 1933 roku powstało zgromadzenie małych braci Jezusa. Kilka lat później założono także zgromadzenie małych sióstr Jezusa, również oparte na regule spisanej przez Karola de Foucault. Śmierć świętego błogosławionego Karola stała się ziarnem, które rodzi owoce, ale wpierw musi obumrzeć. Jezus powiedział: zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, jeżeli ziarno pszenicy wpadłszy w ziemię nie obumrze, zostanie tylko samo, ale jeżeli obumrze, przynosi plon obfity. Obyśmy nauczyli się obumierać, bo to jedyna droga do sukcesu, jakim jest życie, życie wieczne.